Muezin nawołuje do modlitwy, minarety wbijają się we mnie jak penis Boga, gdy na lotnisku w toalecie spuszczam dżinsy, rajstopy, majtki i sikam. Nie, to nie jest żaden antymuzułmański manifest dziewczyny spod Ełku, ani nic z tych rzeczy. To jest fragment wiersza autorki nominowanej w tym roku do literackiej nagrody Nike. Dlatego w dzisiejszym odcinku zadaję pytanie, dokąd idziesz, polska poezjo? W internecie krąży takie zdanie, stwierdzenie, nie wiem jak to nazwać, cokolwiek zapiszesz w ten sposób, nie zawsze będzie wierszem. No mniej więcej coś w tym stylu. Ja się z tym nie do końca zgadzam, bo jednym z wyróżników poezji, z wyróżników tego, czym jest wiersz, jest właśnie forma w tym wypadku zapisu, tak, czyli podział na wersy. Ja bym to nieco zmienił. Powiedziałbym, że nie wszystko, co zapiszesz w taki sposób, będzie dobrym wierszem. O, bo to jest istotne i o tym zdaje się, że wielu poetów współczesnych zapomina. Nie chcę sugerować, rzecz jasna, że cała współczesna polska poezja jest słaba, bo sam znam wielu, no może przesada wielu, ale co najmniej kilku dobrych polskich poetów, nawet takich, którzy nie piszą wierszy rymowanych, wierszy klasycznych, ale zawsze jest tak, że kiedy sięgam po ich tomiki, no to mam świadomość tego, że obcuję jednak z poezją, a nie z nie wiadomo czym. Dlaczego jednak ten odcinek ma taki, a nie inny tytuł i jest poświęcony tym, no, których uważam za poetów nieudanych? Z tej przyczyny, że to są laureaci albo finaliści najważniejszych polskich konkursów literackich i to mnie boli. Nie to, że oni sobie istnieją, nie to, że oni wydają tomiki, nawet nie to, że są poczytni, ale to, że docenia się tak słabe wiersze, jeżeli mamy naprawdę znacznie, znacznie lepszych poetów. No tak, tytułem wyjaśnienia, dlaczego tacy, a nie inni twórcy dzisiaj się pojawią, a my już zaczynamy. W 2016 roku literacką nagrodę Nike otrzymała Bronka Nowicka za tomik Nakarmić kamień. Ja początkowo chciałem tę książkę wyśmiać, zrobić taki no, śmieszny filmik. W zeszłym roku nawet chyba zapowiadałem. Potem stwierdziłem, że jednak nie ma się co w to bawić. A teraz doszedłem do wniosku, że spróbuję, przynajmniej spróbuję podejść do tych utworów zupełnie na poważnie. Kim jest Bronka Nowicka? To jest twórczyni filmów, zdaje się, że w krótkometrażowych, nawet chyba była za te filmy doceniana, scenarzystka superniani, debiutująca no, jak na poetkę w dość późnym wieku. I w sumie to powinno chyba wystarczyć za jakąś charakterystykę tej osoby. No i też niestety za charakterystykę jej twórczości, bo nie, tu nie ma zaskoczenia. Jednak późne debiuty w poezji z reguły są słabe. A wprawdzie to nie jest taka czysta poezja, bo to proza poetycka, no ale tutaj także jest podobnie. No właśnie, proza poetycka, kilkadziesiąt takich krótkich utworów. Dla mnie zupełnie, zupełnie niezrozumiałych. Zresztą jak popatrzycie na recenzję, to zwróćcie uwagę na to, że każdy recenzent wyciąga z tego tomiku zupełnie coś innego. I to wcale nie jest tak, że to jest taki wspaniały utwór o takiej głębi, że każdy może znaleźć coś innego. Nie, niestety nie. To jest ten rodzaj twórczości, zwłaszcza w poezji, w liryce obecnej, współczesnej, gdzie autorzy posługują się tak wytartymi symbolami albo idą w groteskę tak mocno, że tak naprawdę już nikt nie wie, o co im chodziło. I no, ponieważ to zostało to docenione, zostało wyróżnione, no to każdy się zaczyna zastanawiać, że to nie może być takie głupie, tu w tym coś musi być. No a że te symbole są czytelne tylko i wyłącznie dla autora, autorki, no to wychodzi, co wychodzi. Mam takie wrażenie, że ten tomik był taką prywatną próbą odreagowania pewnych traum z dzieciństwa. I mi jest, akurat Bronki Nowickiej to mi jest trochę szkoda, bo odnoszę wrażenie, że jej tą nagrodą literacką ktoś zrobił dużą krzywdę z tej przyczyny, że no wydała dziewczyna tomik, ma do tego pełne prawo.
W większości były to słabe utwory, że ja wam jeden za chwilę przeczytam. Zdarzyły się dwa, trzy lepsze. Reszta była zrozumiała tylko dla niej, prawdopodobnie dla jej otoczenia, i nagle Ubudu dostaje najważniejszą nagrodę literacką w Polsce. No i z tej nagrody się trzeba tłumaczyć, tak? Bo spada na taką decyzję deszcz krytyki, co jest najlepsze. Krytyki z lewej strony bardzo często, bo i polityka się przejechała po tym tomiku, i Jaś Kapela się przejechał po tym tomiku, więc to nie jest tak, że tam tylko Fronda ją wyśmiewała. Nie, nie, to był właśnie taki no problem, że coś takiego prywatnego, osobistego, co powinno zostać w szufladzie, no, trafia na scenę, trafia w blask fleszy i po prostu autorka musi się z tego nakarmić kamień, tłumaczyć. Całość jest niezwykle emocjonalna i tak jak już mówiłem o tym późnym debiucie, gdyby to był debiut na przykład 15-latki, 16-latki, to by można było wtedy powiedzieć, no to jest naprawdę niezła proza poetycka, niewolna jeszcze od błędów, ale jak ona nad tym popracuje, no to do czegoś w przyszłości może dojść. No tutaj raczej to się już nie zmieni. Podsumowując ten tomik, no to po prostu zapis pewnych osobistych przeżyć ukryty w gąszczu symboli, zupełnie nieczytelnych, nasycony bardzo mocno emocjami, praktycznie niezrozumiały dla czytelnika, no bo my z tego możemy wyciągnąć tylko tyle, że ktoś poza uświadamianiem sobie takich dziecięcych banałów na temat rzeczywistości odreagowuje to, że był bity w dzieciństwie. Nie będę, aby wyśmiać ten nakarmić kamień, czytać tego najsłynniejszego utworu o cipce, który się przez cały internet już chyba przewalił. Przeczytam wam pierwszy z brzegu, tak żebyście no, mniej więcej mieli świadomość, z czym będziecie mieć do czynienia, jeżeli sięgniecie po Bronkę Nowicką. Utwór nazywa się Rajtuzy. Lubi smak kolana. Latem wyjada go prosto ze skóry, zimą przez rajtuzy, aż wylinieje na język bawełniana sierść. W głowie zatkniętej na kolano dziecko układa rzeczy, które zna. Mrówka roztarta w palce pachnie octem. Motyl ma puder, kret, frak. Po skórze da się toczyć szare wałki brudu. Starych ludzi czuć barszczem. Za paznokciami jest masło, w które wchodzą drzazgi. Są garbaci i szaleni ludzie, ale nie psy i ptaki. Ssąc słone kolano, dziecko wie. Jedyną rzeczą, która oddziela człowieka od świata, jest skóra. Dzięki niej nie wsiąka się w bezmiar rzeczy. Jako druga będzie dzisiaj moja ulubienica. To ten fragment, który słyszeliście na początku o sikaniu i meczetach i penisie Boga, pochodzi właśnie z tomiku poezji nominowanego w tym roku do Nagrody Nike, Genovefa Jakubowska-Fijołkowska, o ile nie mylę nazwiska. Tomik nosi tytuł Paraliż przysenny. No, bardzo pochlebne recenzje, na przykład w Gazecie Wyborczej. Wiersze interpretowane, zresztą no, tutaj akurat nie ma tego problemu, który jest u Bronki Nowickiej, bo tutaj jest problem zupełnie inny, że wszystko mamy wywalone, jak na tacy praktycznie. Więc tutaj też o takiej interpretacji no bardzo trudnej, nie wiem, skomplikowanej nie ma co mówić, bo no, jest jasność, tak? Poetka i podmiot liryczny przy okazji też, no to osoba starsza, osoba, która broni się przed starością, przed umieraniem, przed śmiercią. Nie tylko zresztą, bo przy okazji obserwuje też rzeczywistość, no i ta jej obrona przed tym, co jej się nie podoba, to ucieczka w wulgaryzmy, w agresję wobec rzeczywistości, wobec słowa, wobec też przy okazji czytelnika, no bardzo, bardzo, bardzo odkrywcze, naprawdę. Wreszcie coś nowego. Jeśli chodzi o formę paraliżu sennego, to jest to, co mówiłem na początku, że nie wszystko, co zapisze się w taki, a nie inny sposób, będzie dobrym wierszem. I to jest właśnie tutaj ten problem, że wiele zdań, nie wszystkie oczywiście, ale wiele zdań tutaj to jest jakby proza. To jest proza po prostu inaczej zapisana. No, no poetyckości za grosz tutaj. Układ tych wierszy jest taki, że dwa wersy, dwa wersy, dwa wersy, dwa wersy i na przykład jeden wers na przełamanie albo na zakończenie całości utworu. I to jest od początku do końca. I to jest jedyny wyróżnik praktycznie poetycki w tomiku tej autorki. No,
No nic dodać, nic ująć. W treści mamy bardzo wiele wulgaryzmów, ale też krwi, fizjologii, ludzkiego ciała, zdecydowanie niepięknego. Taka, można by powiedzieć, poezja brutalistyczna, ale bardzo słaba poezja brutalistyczna. Autorka ucieka wprawdzie od polityki, jakichś takich wielkich spraw, ale ucieka w co? Ucieka też w taką właśnie kontrowersję, straszenie czytelnika brzydotą, krwią, wydzielinami ludzkiego ciała. Najlepszym przykładem jest taki wiersz o PRL-u, gdzie okazuje się, że jedyne co z PRL-u autorka pamięta, to jak traciła dziewictwo w hotelu robotniczym. I tak mniej więcej wygląda większość, zdecydowana większość wierszy z tego tomiku. Nie wiem, może jeden, dwa utwory zapadły mi w pamięć przez jakąś właśnie świeżość. O, bo tak, to wszystko już było. To jest naprawdę, to jest poezja poetów przeklętych, może nieco bardziej mocna, o tak. Tak bym to powiedział. Niczym się ten tomik nie wyróżnia od tego, co mogliśmy czytać, nie wiem, w latach 60. czy 70. No ale właśnie ta banalność i błahość, to jest to, co po prostu drażni mnie tutaj najbardziej. Ja wiem, że poetom to się wybacza, że w prozie musisz być nowatorski, chyba, że to literatura popularna. W prozie musisz być nowatorski, w poezji nie, bo w poezji twoje odczucia są twoje własne, więc są jedyne, tak? Ale sposób pisania o nich, jeżeli jest taki sam, toczka w toczkę, to ludzie drodzy, takiej doświadczonej poetki, to jednak wymagałbym czegoś innego. A posługiwanie się takimi porównaniami, że gra na wiolonczeli jest jak seks, ludzie, to są przecież rzeczy, które w kulturze, my widzimy, obracamy od dawna. Czarownice z Eastwick chociażby, wspomnijmy. Ale żeby nie było, że tak tylko gadam i tam sobie coś wymyśliłem, to w kolejny fragment wiersza tej autorki na koniec wam tego tomiku odczytam, żebyście wiedzieli, z czym to się je. Świetny wiersz, świetny, naprawdę ujął mnie za serce. Fragment zresztą, bo wiersz jest dość długi, pod tytułem Niedziela. Posłuchajcie. Parują hormony dziewczynek w niedzielnych sukienkach. Bezdomne psy, katolicy, którzy ząb za ząb, kobiety w garsonkach z torebkami Diora z lumpeksu modlą się na mszy. W nich, w torebkach, komunijne skarbczyki, różańce, pamiątki, chusteczki, perfumy, pomadki, złamane rzęsy. W każdą niedzielę ksiądz błogosławi wszystko w małej torebce, prezerwatywy też. To taki grzech, seks przez gumkę. I wiecie co? Na tym tle tego, co wam przed chwilą przeczytałem i o czym mówiłem, to kolejny tomik poezji, o którym wspomnę, też nominacja w tym roku do Nagrody Nike. Jacek Podsiadło, Włos Breżeta, tak to się chyba wymawia, jawi mi się jako coś naprawdę, naprawdę udanego, chociaż to też nie jest do końca udany tomik, ale jest w nim znacznie więcej takich lepszych wierszy, tak? No właśnie, może na chwilę jeszcze o tytule ten Włos z Breżeta, bo to był w dawnych mechanizmach zegarków, taka cieniutka sprężyna, też chyba czasami z włosia jakiegoś wykonana, która łączyła pewne części mechanizmu. Była bardzo cienka, jej się już teraz nie stosuje. Więc ja bym to interpretował tak, patrząc na niektóre z tych utworów, że one powinny być czymś połączone. Może przesłaniem, może formą, jakiś taki łącznik między nimi. Tutaj też w recenzjach można było takie interpretacje znaleźć. Doszukiwano się oczywiście, każdy szukał czego innego, znajdywał co innego, co łączyło, bo tak naprawdę tych wierszy niestety nie łączy prawie nic. One w takie grupy są połączone. Tak bym szukał może, że są takie, które są poświęcone na przykład Żydom, są takie, które są poświęcone miłości podmiotu lirycznego, tych jest najwięcej swoją drogą, Magdzie, ona się przewija przez wiele utworów, ale tak naprawdę jakby chcieć znaleźć właśnie ten taki włosek łączący wszystkie te wiersze, to tego nie ma. Jest taka ciekawostka, bo są na przykład dwa wiersze. Jeden to jest chyba Tango w Durango, o ile nie mylę tytułu, i jeden z wersów
stanowi tytuł wiersza, który jest kilkanaście stron dalej. I to było na przykład ciekawe. Gdyby w ten sposób poszedł autor, że jakiś tam wers dawałby tytuł albo jakąś myśl głębszą z kolejnego wiersza, no to by było super, to by się idealnie zgrywało z tytułem, a tak niestety mamy chaos. Muszę to jednak oddać autorowi, że on próbuje wyjść poza wiersz biały i dobrze by było, gdyby robił to częściej, bo chyba udaje mu się to znacznie lepiej niż właśnie owe wiersze białe. Znaczy, to też nie są jakieś, no nie wiem, dzieła genialne, ale w momencie, kiedy Podsiadło bawi się brzmieniem, to te wiersze czyta się dużo, dużo lepiej. Dwa przykłady. Dwa króciutkie wiersze. Pierwszy wiersz 2015-12-24 Głoski czasu dedykowany Tomkowi Różyckiemu. Głucha pewność liczb nigdy nie była mi ku pomocy, lecz lubię liczyć, gdy zegar głośno bije w nocy. Głos położy się po omacku, te kłącza, te pnącza, te złącza, położy się cień w sypialniach, potem syreny wyć zaczną. Łamiąca się co połowy godzina, inaczej dziś znaczą. Nie chcę zaczynać od nowa, a od połowy bym zaczął. I drugi, bez tytułu wiersz. Noc w wahadłach, czytam babla, trzeszczą mechanizmy zdań. To, że gdzieś istnieje Magda, nie pozwala koniom spać. No właśnie, tylko tutaj znowu mamy taki problem, że o ile forma jest całkiem akceptowalna jak dla mnie, no to treść się gdzieś gubi. W tym takim żarciku, tutaj puszczeniu oka do czytelnika, no zaczyna brakować treści. Tyle, że autor sięga też po tematy poważne. I tu jest już różnie. Mamy na przykład dwa wiersze poświęcone Żydom. I jeżeli jeden z nich jest na przykład fatalny, bo to jest opis jakiegoś pogromu żydowskiego z miasta, w którym mieszkał autor, bo to chyba o Ostrowiec Świętokrzyski chodzi, a pewności nie mam. No i mamy wiersz zapisany jak raport policyjny. Koniec. Tyle. Po prostu zapis wydarzeń jak raport policyjny ułożony w wiersz. No super, też bardzo odkrywcze. A z drugiej strony jest na przykład wiersz Breakpoint, również poświęcony Holokaustowi, i ten jest na przykład kapitalny, ten zapada w pamięć. Podmiot liryczny obserwuje mecz tenisistek i nagle słyszy od komentatora, że jedna z grających fascynuje się książką Pamiętnikiem Anny Frank. I on w tym momencie uświadamia sobie, że nie kibicuje już żadnej z nich, ale kibicuje właśnie tym Żydom, którzy zginęli w Holokauście. I to jest niezłe. To jest naprawdę niezłe. To pokazuje, ten wiersz można interpretować na wiele sposobów. Na przykład patrzeć na to, jak Holokaust, jak zbrodnia zostaje no, pozbawiona jakiejś głębi właśnie przez telewizję, przez media, sprowadzone do takich właśnie frazesów. Ja się interesuję, o tak, tutaj mecz tenisowy, jakaś Anna Frank, tak, mamy jakąś minutę ciszy, nikt w zasadzie nie wie dlaczego. To jest naprawdę niezłe. To jest o czymś napisane, no powiedzmy, na poziomie akceptowalnym. Ale też no, takich wierszy jest tutaj za mało, żeby ten tomik zasłużył aż na nominację do Nagrody Nike. Dlaczego? Bo na przykład w innych sytuacjach, kiedy autor sięga po te no, sprawy poważne, znowu popada w banał. Mamy taki wiersz Układ rozkwitający. Wiersz tyczy się sprawy pedofila, nie pamiętam już jak ten człowiek miał na nazwisko, skazanego za morderstwo trzech chłopców, który miał zostać wypuszczony z więzienia, no ale z racji tego, że zapowiadał, że będzie zabijał dalej, wrobiono go w coś, że tam znaleziono mu w celi jakąś pornografię i prawdopodobnie będzie musiał być dalej leczony. Nie wiem, jak ta sprawa się skończyła. No i autor się oburza. Jak to państwo, właśnie to opiekuńcze, złe państwo, ingeruje w wolność
obywateli, tak? No bo no, łamie samo prawo po to, żeby nas chronić. I ten wiersz wygląda tak, że mamy taki zapis oburzenia. W zasadzie jest to jedno zdanie o tym, że ten człowiek pozostanie w więzieniu i my możemy się no, czuć dzięki temu bezpieczni. I w każdej kolejnej zwrotce narasta to wnerwienie autora, które obudowuje to zdanie tak dookoła. Forma zresztą nawet jest ciekawa, ale to jest niestety bardzo, bardzo, bardzo mocne spłycenie tego problemu. Moim zdaniem przynajmniej, no bo tak naprawdę no nie dowiadujemy się niczego, poza tym, że lecą kolejne epitety, bluzgi, jakieś dziwaczne określenia, którymi autor obudowuje właśnie to jedno zdanie, tam dwa, trzy wypowiedzenia na temat tego, że ów człowiek zostanie w celi, że nie zostanie wypuszczony z więzienia. No nie, niestety, to jest spłycenie problemu. Inaczej tego nie widzę. Tak jak już mówiłem, sporą część tego tomiku stanowią erotyki. I jeżeli chodzi o ich taką myśl przewodnią, to mogłyby być to naprawdę niezłe wiersze, wyrażające taką podziw dla kobiecego piękna podmiotu lirycznego, który jest raczej, tak można wnioskować, starzejącym się mężczyzną, no, związanym być może z młodszą kobietą, a może z kobietą w swoim wieku, którą widzi po prostu w taki, a nie inny sposób. Gdyby nie to, że akurat jak tutaj, jak trzeba, to autorowi siada totalnie forma i mamy po prostu zapis praktycznie rzecz biorąc prozy, jak wiersz i ty sobie, czytelniku, wyobrażaj, że czytasz wiersz. Prosty przykład. Więc drzwi od łazienki zostawiła otwarte i stoi tam tylko w bieliźnie, sprężysta i zgrabna, z linią kręgosłupa i wypukłościami łopatek, niedoczytanymi jak rysy księżyca. Wspina się na palce, może nawet pozuje, bo wczoraj powiedziała: lubię, kiedy patrzysz. Wąski pasek majteczek wrzyna się powieściowo na pół centymetra w biodra, rysując równik jej ciała, podczas gdy ich dół znikł między pośladkami jak zakładka w książce. Przegarnia włosy dłonią i ciepłe powietrze przepływa przez rudy gąszcz. Przerzuca je do przodu, szuka dłonią wilgoci, odsłoniła szyję. Odkłada suszarkę, robi z twarzą coś, co wymaga precyzji, więc pochyla się lekko i seksapil przepełnia czaszę bioder. I chociaż Jacek podsiadł na tle tych dwóch poprzednich pań poetek, powiedzmy poetek, wypada naprawdę nieźle, to na tle nawet całej poezji współczesnej, jak sobie to porównam z takim wyśmiewanym, wyszydzanym Wenclem, ojej, a jaki to po prostu słaby poeta, no to wypada mizernie. No. Z Rymkiewiczem już nawet nie porównuję. A nawet jak już miał szukać z drugiej strony barykady, to z takim na przykład Kaczyszynem Dyckim, to też nie ma w ogóle co porównywać. Dostaje nagle nominację do Nagrody Literackiej Nike. I stąd jest moje pytanie, dokąd idziesz, polska poezjo? Nie wiem, może wy mi udzielicie odpowiedzi w komentarzach, może mi napiszecie, jakich poetów warto czytać, może wywiąże się jakaś dyskusja, bo jeżeli będzie tak, jak jest, no to ja to widzę w niezbyt różowych barwach. No i tym smutnym akcentem kończę. Zapraszam do subskrybowania kanału, do zostawiania komentarzy, do zostawiania łapek w górę i widzimy się w następnym odcinku Gra w Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze. Bez pardonu.